Cześć, wykonamy dzisiaj krótki trening Pilates na brzuch, pośladki i mięśnie głębokie. Zaczniemy w siadzie. Dłonie mamy za biodrami, nie blokujemy rąk w łokciach, stopy na szerokość bioder i będziemy unosić tutaj biodra w górę, ale z takiej rotacji do tyłu miednicy. Czyli zaczynamy od podwinięcia kości ogonowej, rotujemy miednicę do tyłu i dopiero wtedy unosimy biodra. Mniej więcej mamy kostki pod kolanami cały czas, jak jesteśmy w górze, i wdech opuszczamy. Klatka otwarta, nie blokujemy rąk w łokciach, ramiona oddalone od uszu. Kontynuujemy. Wydech góra i wdech powoli do dołu. Patrzymy cały czas przed siebie, czyli nie patrzymy w górę, tylko bardziej cały czas na swoje kolana. Jeszcze chwila, wydech góra, bardziej odpychamy się od pięt i wdech do dołu. Wydech robimy przez usta, a wdech przez nos. Jeszcze chwila. I jeszcze dwa powtórzenia. Powoli. I ostatni raz. Ok. Położymy się teraz na plecach. Nogi mamy ugięte w kolanach, stopy na szerokość bioder, zaplatamy dłonie pod głową, łokcie mamy szeroko i z wydechem, angażując mięśnie brzucha, chowając dolne żebra, unosimy klatkę w górę, wdech, opuszczamy. Jeszcze kilka powtórzeń. Staramy się zbliżać tutaj za każdym razem dolne żebra w stronę kolców biodrowych, a nie odwrotnie, czyli miednica zostaje nieruchoma. I powoli, nie przyspieszamy, tylko cały czas taki kontrolowany, powolny ruch. I jeszcze dwa razy. Ok. I prostujemy teraz lewą nogę. Wdech mamy w dole, a z wydechem unosimy nogę do połowy drugiej łydki, nie zapierając się prawą stopą i jednocześnie unosimy klatkę w górę. I wdech opuszczamy. Jeszcze kilka razy, czyli tutaj też chowamy dolne żebra, mocny brzuch, wydech góra, wdech do dołu. I jeszcze dwa powtórzenia. Ok, zmieniamy stronę, odstawiamy lewą stopę, prostujemy prawą nogę, wdech w dole, z wydechem unosimy klatkę w górę, nogę w górę i wdech do dołu. Lewa stopa w miarę lekka, staramy się nie wbijać jej w matę. I jeszcze dwa razy. Ostatni raz. I rozluźniamy. Możemy na chwilę się przyciągnąć. I odstawiamy stopy, łączymy stopy i kolana. Ręce mamy wzdłuż tułowia. Z wydechem tutaj też z takiej rotacji miednicy do tyłu, podwinięcia kości ogonowej, unosimy biodra w górę. Z wdechem kolana idą na zewnątrz, czyli lewe kolano na lewą stronę, prawe na prawą, ale nie odrywamy stóp od maty, tylko całe stopy są cały czas przyklejone do maty. Wydech, łączymy kolana, sklejamy.
I wdech powoli do dołu. I kontynuujemy. Wydech. Biodra w górę. Wdech. Kolana na boki. Wydech. Łączymy kolana. I wdech powoli do dołu. Jeszcze chwila. Brzuch powinien tutaj też być aktywny i kolce biodrowe skierowane cały czas w stronę dolnych żeber. I jeszcze dwa razy. I ostatnie powtórzenie. Ok, rozluźniamy, odkładamy teraz lewą kostkę na prawym kolanie, przyciągamy nogi do siebie. Chwytamy za tył prawego uda. Chcemy poczuć rozluźnianie, rozciąganie w lewym pośladku teraz. I powoli rozluźniamy, zmieniamy stronę. Prawa kostka na lewym kolanie, przyciągamy nogi do siebie. I powoli rozluźniamy, przetaczamy się na bok. Siadamy i jeszcze z wdechem tutaj unosimy ręce w górę, z wydechem składamy dłonie na klatce. Dziękuję za ten dzisiejszy wspólny trening i do zobaczenia następnym razem. Cześć!